to wtedy są złe informacje, a my chcemy tylko podawać Państwu te najlepsze, najwspanialsze, ale nie unikamy niestety i tych, które czasami są przykre. No, nie jesteśmy sami. Znowu salon sióstr świętej Rafki, znowu miejscowość Żrebta, tylko troszkę inni pielgrzymi. Księże profesorze, pytanie, kim są ci, którzy z księdzem tutaj się znaleźli? Witam serdecznie bardzo. Jestem dumny i szczęśliwy, że mogę powiedzieć słowo wspaniałym Radiu Wnet. Jesteśmy tutaj pielgrzymami z Komisariatu Ziemi Świętej, z Krakowa. Serdecznie pozdrawiamy także i ojca Nikodema Gdyka, naszego komisarza Ziemi Świętej w naszej ojczyźnie, wszystkich pracowników tego komisariatu, pracowników świeckich, wszystkich zastępców, a także wszystkich, którzy kiedykolwiek byli na Ziemi Świętej i pozdrawiamy. Oczywiście do księdza profesora wrócimy, ale tu przed chwilą przedstawił się kto, ksiądz pułkownik Piotr Sroka. Księże, czy to pierwszy raz bywanie? Dobry witam wszystkich. Oczywiście to jest mój kolejny raz bywanie. Miałem to szczęście, że 2007-2008 służyłem tutaj ponad rok. Naszym żołnierzom, którzy wykonywali misję mandatową w ramach Minfilu. Wrócimy również do księdza. Z czym przyjechał pan na Wrocławie do Rybanu? Tak, przyjechałem przede wszystkim z kontynuacją projektu Jajnie Walagi, czyli naszych małych rynków rolnych, które pokazują, jak można skrócić drogę od producenta do konsumenta. Ale to na pewno nie jest jeden projekt, jest jeszcze następny, on nazwie? Następny projekt to mamy projekt związany z recyklingiem, Recycling Donation. Znów młodzi Libańczycy próbują ratować swój kraj, tym razem ze śmieci. Wcześniej rolnicy, teraz śmieci, będziemy oszczędzali Liban ze śmieci. No, na swój sposób pielgrzymi ratują Liban poprzez to, że są, a to już jest wystarczające, bo jak wiemy i powtarzamy, każdy pielgrzym to utrzymuje po części i pana kierowcę, i przewodnika, i hotel, i te wspaniałe osoby, które pracują w restauracjach i nas raczą wspaniałą kuchnią libańską. Ale tym razem stało się coś wyjątkowego. Zapowiadane były deszcze, burze, pioruny, a tak skromnie, czasami bardzo cichym głosem ksiądz profesor Bogdan zwracał się w wielu sprawach do naszego świętego Żambela, ale również do świętego Immaculata, kardyniego błogosławionego Estefana, no i tej świętej, u której teraz gościmy, świętej Rafki. No tak, ale wśród tych wszystkich pójść prosił też ksiądz o pogodę. No tak, i ona pogoda rzeczywiście w sposób dziwny i po raz pierwszy tego doświadczam, że deszcze zawsze gdzieś tam towarzyszą, albo w nocy, albo gdzieś za nami, a my naprawdę, tu widzę uśmiechnięte twarze, nawet opalone naszych pielgrzymów z Komisariatu Ziemi Świętej, bo rzeczywiście jest coś niesłychanego. No, z niedzieli na poniedziałek lało, grzmiało, błyskało, ale tylko nocą, a później mamy tą wspaniałą, no troszkę wymodloną pogodę. Gdyby jeszcze nasi pielgrzymi wymodlili nowego prezydenta w Libanie, to byłoby super, bo jak nasi słuchacze wiedzą, koniec tej właśnie prezydentury Michela Aouna się zbliża i już praktycznie ostatni tydzień, bo 31 października o północy będzie musiał opuścić pałac i prawdopodobnie nie będzie nikogo, kto by mógł po prostu zająć jego miejsce. Kolejne, już trzecie spotkanie posłów, żeby wybrać prezydenta właśnie wczoraj w poniedziałek, znowu nie przyniosło żadnych rezultatów, bo aż, proszę Państwa, 50 kartek było białych, czyli już to pies pogrzebany, tak przysłowiowo mówiąc, bo nie było możliwości, bo ten najpoważniejszy kandydat, Michel Mouawada, zresztą syn zamordowanego ojca jego, René Mouawada, który w latach 90. był nowo wybranym prezydentem, też otrzymał zaledwie 39. Czy coś się stanie? No nie wiemy. Na tydzień przed końcem tej kadencji nie mamy nawet rządu. I nawet Hezbollah zrezygnował z mediacji. Mówi, nie damy rady, nie pogodzę tego nominowanego premiera Mikatiego Nadziba, żeby się pogodził z zięciem prezydenta i żeby ten rząd rzeczywiście mógł zaistnieć, bo nie ma rady na to, a to jest bardzo, ale bardzo niebezpieczne dla nas wszystkich, bo po raz pierwszy w historii Libanu być może 31 października o północy będziemy bez niczego, bez prezydenta i bez rządu, bo rząd, który jest aktualnie, jest to
podał się do dymisji z powodu wyborów 15 maja i praktycznie tylko wykonuje bieżące rzeczy, a według konstytucji libańskiej miałby zastąpić prerogatywy również prezydenckie. Co to będzie? Nie wiemy w ogóle nic, bo jak to i w naszej ojczyźnie Polsce, połowa konstytucjonalistów mówi, że nawet jak jest dymisjonowany rządem, to ma prawo przejąć wszystkie prerogatywy prezydenta, a połowa tych samych kolegów, profesorów mówi, nie, taki rząd nie ma prawa przejęcia prerogatyw prezydenckich i weź tu, rób co chcesz. No jest przynajmniej jedno dobre w tym wszystkim, że ogłosił to niedawno, a dokładnie wczoraj rząd izraelski, że w czwartek, czyli już jutro, w końcu będzie podpisana ta umowa o granicy morskiej i zapowiedział, my już jutro możemy wysyłać gaz do Europy. No Liban nie będzie tego robić tak szybko, będzie potrzebował przynajmniej 3 lata, żeby zbudować tę infrastrukturę, żeby ten gaz też sprzedawać. Ale co ciekawe, Syria się zainteresowała też swoją granicą z Libanem i też jest w jakiś sposób dopingowana przez Putina, zacznijcie i wy wydobywać ropę i gaz. Także widzicie, na tym naszym Bliskim Wschodzie się naprawdę bardzo, ale bardzo zagotowało. Księże pułkowniku, księże Piotrze, jak to wygląda z księdza punktu widzenia? Ksiądz tą granicę południową dobrze zna. Jest szansa, dogadają się, będzie naprawdę już teraz, no dogadać się dogadali, ale czy to przyniesie jakieś efekty? Na pewno, z Waszą Bożą i pomocą naszych świętych. No, no to wiadomo, ksiądz pułkownik mógł opowiadać o stworzone rzeczy, jakie tu przeżywał. Jest dobrze, może być tylko lepiej. Księże profesorze, a z punktu widzenia, no bym powiedział nie tyle naukowca, ale po prostu duszpasterza, warto do tego Libanu przyjeżdżać? Oczywiście zapraszam do Libanu, do tych wszystkich wspaniałych miejsc. Myślę, że wszyscy jesteśmy ubogaceni w tej naszej franciszkańskiej grupie z Komisariatu Ziemi Świętej tymi pięknymi, wspaniałymi miejscami. No szczególny tutaj jest oczywiście święty Szarbel, do którego właściwie jako takiego centralnego punktu wszyscy pielgrzymi do Libanu się udają. No i uczymy się od tego świętego libańskiego takiej skromności, pokory, no tego, co myślę, że w dialogu międzypaństwowym, międzyludzkim jest konieczne. Bez tego właśnie takiego, że chcemy się dogadać, tego nas uczy święty Szarbel przede wszystkim. Tak, ten sezon pielgrzymkowy praktycznie się kończy. Jeszcze czekamy na niektóre grupy w pierwszej połowie listopada.